W ostatnim czasie wiele się mówi o likwidacji placówek oświatowych. Jak wygląda cała procedura likwidacyjna? Samorządy przed likwidacją szkoły, przedszkola, prawda, czy innej placówki muszą oczywiście pół roku przed likwidacją, czyli przed 1 września, pół roku, to jest akurat do końca lutego, wcześniej jeszcze muszą podjąć taką uchwałę zamiarową, o tym poinformować przede wszystkim rodziców zainteresowanych i tych uczniów, którzy chodzą do tej szkoły, muszą poinformować kuratora, potem ewentualnie podejmują już uchwałę taką właściwą o likwidacji danej placówki. Kurator oświaty przed likwidacją, przed jakby uchwaleniem takiej uchwały Rady Gminy, kurator wyraża opinię pozytywną bądź negatywną. Samorządy jakby, mam nadzieję, że będą respektować te opinie, biorą je pod uwagę i wtedy już jakby podejmują tą uchwałę właściwą o likwidacji placówki. Czy na dzień dzisiejszy już gminy składają takie wnioski, czy też one będą czekać do lutego? Nie mamy jeszcze dużo sygnałów. Gminy właściwie chyba raczej się informuje o nas, jakie są procedury, jeżeli dotyczące jakby likwidacji tych szkół czy przedszkoli, ale i nie ma dużo w tej chwili jakby sygnałów o likwidacji tych placówek na terenie województwa. Jeszcze jest czas, na pewno jest czas, jest do końca lutego jest czas na to, żeby gminy przemyślały sobie tą w sumie bardzo poważną decyzję. Czym spowodowane są właśnie takie decyzje, takie działania gmin związane z likwidacją szkół, Pani zdaniem? Gmina odpowiada za sieć placówek na terenie swojej, na tym swoim terenie i na pewno jest to związane, na pewno w tej chwili z niżem demograficznym, prawda? Jest coraz mniej uczniów. W tej chwili ten niż jakby ze szkoły podstawowej trochę zbliżył się do gimnazjów. W gimnazjach jest coraz mniej uczniów, szkoły są na pewno trudniejsze w utrzymaniu, są bardziej kosztowne. Małe szkoły, bo przeważnie są likwidowane w większości, prawda? Małe szkoły tam, gdzie jest mniej uczniów, być może stwarzają gorsze warunki tym uczniom, bo są właśnie klasy łączone, bo nie ma dobrze wyposażonych pracowni, bo nie ma boisk sportowych, czy sal gimnastycznych odpowiednio wyposażonych, czy nawet o odpowiednim metrażu. Więc wydaje mi się, żeby polepszyć te warunki tym uczniom, gminy decydują się na utrzymaniu większych szkół, lepiej wyposażonych, a te mniejsze szkoły likwidują, co nie muszą likwidować. Rodzice mogą zorganizować się w tak zwane stowarzyszenia i do 70 uczniów gminy mają prawo takiemu stowarzyszeniu przekazać szkołę. Dla dobra ucznia lepsze funkcjonowanie jest w środowisku większej szkoły, czy też takich małych szkół, gdzie są klasy łączone? Mówimy to o rozwoju takim psychospołecznym. Klasy są łączone, są bardzo trudnymi klasami, ale i proszę, bo już nawet nie chodzi o to, o liczebność klas, prawda, o liczebność uczniów w klasie. Chodzi o warunki, jakie się stwarza tym dzieciom. Właśnie te odpowiednie sale, o których wspomniałam, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pracownie, nie wiem, chemiczne, fizyczne, prawda. Tutaj wyposażenie tych klas, jeżeli dziecko w dużej szkole, gdzie jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona w laboratoria, ma możliwość dokonania jakiegoś doświadczenia, prawda? To na pewno ta szkoła będzie o wiele lepsza niż wiejska, w której o tym doświadczeniu będzie mogło sobie dziecko tylko opowiedzieć. Nasuwa się takie zasadnicze pytanie. W powiecie sanackim mamy takie szkoły poniżej 50 uczniów i one funkcjonują. Gminy wypłacają do nich bardzo duże pieniążki, bo to jest ponad 50% utrzymania. Czy lepiej oszczędzać jest na takich szkołach, czy lepiej oszczędzać jest na dużych szkołach, gdzie jest 200 uczniów, żeby je łączyć, stalać i co zarazem, co za tym idzie, powiększać liczebność klas do ponad 30 uczniów? Znaczy na szkołach wydaje mi się, że to nigdy nie można oszczędzać. To jest subwencja oświatowa, którą należy przeznaczyć na edukację, na wychowanie tych uczniów. To im się po prostu, tym dzieciom, uczniom, ta subwencja się należy od rządu. Także nie można oszczędzać. W całości oddajemy. Na pewno łatwiejsza w utrzymaniu będzie szkoła, gdzie będzie większy uczniów, prawda? To tak jak w każdej rodzinie. Im więcej członków pracuje, prawda, czyli ma tą subwencję, tym łatwiejszy jest budynek do utrzymania. Także nie ma mowy o oszczędności. Na pewno będzie bardziej kosztowną, prawda, szkołą, szkoła mniejsza. Co nie znaczy, że należy na niej oszczędzać. Jeżeli jest trudny dojazd uczniów do szkoły tej większej, prawda, bo drogi są być może oddalone, są na przykład szkoły od siebie 5-6 kilometrów, to nie warto likwidować małą szkołę, bo przedłużymy właściwie uczniom tą drogę do szkoły. To jest czasem dziecko musi godzinę wcześniej wstać, żeby do tej szkoły dojechać. A godzina dla małego dziecka to naprawdę jest bardzo dużo. Także z tego powodu warto utrzymywać jest małe szkoły. Jest właśnie ta szansa
dla tych małych szkół do 70 uczniów, że samorząd jakby może przekazać stowarzyszeniu. Tutaj rodzice właściwie powinni walczyć o tą małą szkołę jako o taką placówkę kulturalną, oświatową właśnie na danej miejscowości i mają tu jak największe pole do popisu i nie oszczędzać, a raczej właśnie pisać projekty, pisać, zdobywać dodatkowe jakby pieniądze na utrzymanie tych małych szkół. Jak pani ocenia funkcjonowanie szkół, które do tej pory funkcjonują pod patronatem stowarzyszeń? Wydaje mi się, że bardzo dobrze, dlatego że to są małe szkoły, to są takie szkoły prowadzone przez rodziców, czyli rodzice naprawdę bardzo dbają o te szkoły, są, jakby identyfikują się z tą szkołą, czyli cokolwiek robią, to nie stoją pod, nauczyciele i rodzice nie stoją po dwóch stronach barykady, tylko stoją po tej samej stronie, prawda? Czyli wszystko robią, żeby w tej szkole było jak najlepiej. Subwencja jest taka sama. Bo subwencja nadal jest, są to szkoły o uprawnienia szkoły publicznej czy szkoły publiczne, dalej przekazywana jest subwencja, czyli to są te same koszty otrzymane od rządu i jeszcze dodatkowo pozyskane przez stowarzyszenie. Także wydaje mi się, że jeżeli jest dobra wola rodziców i bardzo, są bardzo aktywni, to te szkoły mają się bardzo dobrze. Ale w takich szkołach obowiązuje karta nauczyciela, czy też nie? Nie. Nie, znaczy to zależy, jeżeli to szkoła publiczna, prawda, to wtedy tak, jeżeli szkoła nie publiczna, to nie obowiązuje karta nauczyciela i troszkę inaczej wygląda zatrudnienie. Wracając do poprzedniego pytania, mówiliśmy także o liczebności w klasach. Wiele gmin, samorządów, także powiatów myśli o zwiększeniu liczebności uczniów w oddziałach klasowych. Jaka jest optymalna liczba uczniów w takim oddziale klasowym i czy 30 osób, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, czy też gimnazja, to nie jest za dużo? Ojej, na pewno dużo, na pewno taką najbardziej optymalną liczbą uczniów w klasie to jest 25, prawda, 26, 7, to się marzy każdemu nauczycielowi nawet, prawda, żeby pracować z takim uczniem, bo wtedy do każdego ucznia można dotrzeć, każdy uczeń jest taki, nie jest bezimienny, tylko naprawdę informacji jest bardzo dużo o nim i można prawie, że indywidualnie pracować z dzieckiem, a w końcu tak dużo mówimy o indywidualności w tak licznej grupie, gdzie jest 30 osób i z każdym dzieckiem trzeba tą podstawę programową, czy program zrealizować, to jest po prostu bardzo trudne, bardzo trudne. Nie powiem, że niemożliwe, dlatego że nie ma przepisów, które by wzbraniały, czy zabraniały gminom tworzenie takich dużych klas. Ale gminy, czy w ogóle władze powinny też pomyśleć, że szkoły są po to, żeby te dzieci mimo wszystko rozwijać, a nie po to tylko, żeby przesiedziały te 8 godzin, czy 7 godzin w ławce i tyle. Bo muszą gminy, to są ich mieszkańcy, prawda, te dzieci, czyli muszą zadbać o efekty tego kształcenia. Czyli 25-26 to jest, byłoby najlepiej, no niestety nie ma takiego przepisu, który by ograniczył. Dużo się mówi teraz o zwyżce subwencji oświatowej. Czy gdyby taka zwyżka nastąpiła, wiadomo, że to musiała być znaczna zwyżka tej subwencji, poprawiłaby funkcjonowanie szkół? Czy... Ojejku, no oczywiście. Oczywiście, gdyby tylko większa subwencja była. To na pewno by, no bo wiadomo, że większa gotówka, większy napływ gotówki, większe możliwości, dyrektorzy na pewno doskonale by wiedzieli, na co przeznaczyć tą subwencję, na pewno by doposażali salę, prawda, i odmalowali, i zmieniali ławki, prawda, te zgodne z przepisami Unii, prawda, te regulowane biurka, regulowane stoliczki, to o tym się marzy, prawda, w szkołach. Na pewno pięknie wyposażone, być może szafki, w których dzieci mogłyby zostawić swoje podręczniki, bo niby szkoła ma obowiązek zorganizować taki szafek, nie ma, bo właśnie brakuje pieniądze. Wydaje mi się, że w całości przeznaczona subwencja ta oświatowa, żeby była w całości przeznaczona na edukację, to też nie byłoby źle, ale zwyżka każda jest oczywiście jak najbardziej pozytywna. Czyli wiemy już, jak mniej więcej wygląda procedura likwidacji szkół, jeżeli takowa musiałaby zajść, jakie jest optymalna liczebność klas, jakie szkoły są preferowane, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ilościowo dzieciaków. I na koniec takie zasadnicze pytanie. Jaki los czeka polską oświatę za kilka lat? Jak pani sądzi? Jaki los czeka polską oświatę? Ja myślę, że w tej chwili już nie musimy aż tak bardzo się martwić o nasze szkoły, o nasze przedszkola, nasze placówki, bo one, wydaje mi się, że ciągle się rozwijają, więc ten rozwój nie może stanąć w miejscu. Teraz są naprawdę ogromne możliwości. W tej chwili młodzież wyjeżdża ze szkół, wyjeżdża za granicę, są wymiany międzynarodowe, oglądają, prawda, jak wygląda edukacja, czy w ogóle system edukacyjny w innych krajach. Wydaje mi się, że będzie coraz lepiej, nie ma się co martwić. Bardzo dziękuję za rozmowę.